Ja nie chcę się nie odpowiadać, słuchajcie, bo ja byłem porozbijany. No to jak byłeś porozbijany, to się ponaprawiaj, albo tego nie rób. Super atmosfera, fajni ludzie, naprawdę dobrze się tu czułem. Już pochwalę się, udało mi się parę osób gdzieś tutaj znokautować w ten sposób, także tak, podpisuję się pod tym. Nie zobaczylibyście trenera Mirka w klatce Fame? Kochani, wpadliśmy do Krakowa, gdzie jest seminarium sportu walki MMA Weekend. Zobaczycie, jak uczą najlepsi. A mi się przypomina wczorajsza gala UFC 269, gdzie w walce wieczoru Charles Oliveira poddał Dustina Poriera. Pokażę wam, w jaki sposób. Cyk. Oh my goodness, that is so wild. Wow. Guli odklepał? Z nami Robert Ruchała. Siemanko, Robercik, jak seminarium? Dzisiaj Robert nierozmowny, no ale wiecie, zapracowany człowiek, przyszły międzynarodowy mistrz kategorii piórkowej KSW. Poziom jest dosyć zróżnicowany, ale staram się tak dostosować trening, żeby dla każdego był ten trening dosyć atrakcyjny. Czego najtrudniej nauczyć w poruszaniu? Zmiany pozycji. Jak ktoś umie swoją pozycję, to jest problem, żeby nauczyć go poruszać się w drugiej pozycji. Dlatego najlepiej chyba, jak ktoś nigdy nie miał do czynienia ze sportami walki, bo nie ma nawyków, nie? Tak, tak. Dlatego te osoby mają ćwiczenia podstawowe, a zawodnicy mają już zmianę pozycji. Trzeba robić to co w UFC się, to co się sprawdza. Widać, że dużo zawodników, czy dealerzy, czy wszyscy oni bazują też na tych sprint stepach, na tych przekrokach, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie, a trening musimy dostosować tak, żeby osoby początkujące robiły tylko ciosy proste, a osoby zawodnicy już robili pełną akcję. Jak Cię prowadziło seminarium? Super, mega zaangażowanie całej grupy. Widać, że to są osoby, które są zajawione tym MMA i chłoną tą wiedzę i nawet jak im tam nie wychodzi, to próbują gdzieś tam to wykonywać akcje i widać, że naprawdę grupa była taka, która chce pracować, chce rozwijać i ja jestem mega zadowolony, byli mega zaangażowani. Jak się podobała gala UFC 269? Mega i tak jak stawiałem, to Oliveira wygrał tą walkę, ja stawiałem właśnie z pijawką, z młodym się śmiałem, bo on stawiał na Poriera, ja stawiałem, że wygra w drugiej rundzie duszeniem, a było w trzeciej, więc mega mi się lubię tego zawodnika, jego styl walki, jest naprawdę też kotem tym parterowym i widać, że ten parter też odgrywa ważną rolę w tym MMA, bo pobił rekord poddań w UFC, więc naprawdę jest mega kotem i lubię go jako osobę i fajne ma te rzeczy i fajnie się to ogląda. I nawet jak rozmawialiśmy poza kamerą, to zwróciłeś uwagę, że jak robi to Mataleo, to sobie trzyma brodą. Takie są, myślę, że godny zastępca, jeżeli chodzi o króla kategorii lekkiej po tak, Habibie. Tak, tak, jak najbardziej. Jest to naprawdę trochę inny styl bazowy, bo jiu-jitsu, a nie zapasy, ale tak, naprawdę jest kozakiem i trzymam za niego mocne kciuki i mocno mu kibicuję. Mówisz, że pobił rekord, jeżeli chodzi o poddania, to fakt, chyba 14, żeby nie skłamać. No a ty masz w tej chwili 8 wygranych walk pod rząd. Wróciłeś na TFL, wygrałeś walkę z Brazylijczykiem, czy z Niemcem brazylijskiego pochodzenia. Tak, Brazylijczykiem. No, zadowolony jestem z tej walki. 3 rundy. Fajnie, że po tak długiej przerwie udało się zawalczyć 3 rundy, a nie była to pierwsza runda, bo możemy ocenić na moją formę i tak dalej, więc jestem z walki zadowolony. Nie było jakichś większych kontuzji, jakieś tam stłuczenia, małe szycie, więc jestem nówka sztuka już. Kiedy się możemy spodziewać, że wyjdziesz ponownie do oktagonu? Raczej druga połowa przyszłego roku, bo teraz chcę przeprowadzić klub, otworzyć taki duży gym tutaj w Krakowie, więc tak by na to wszystkie swoje siły będę kierował, a zacznę przygotowania, jak już to wszystko będzie funkcjonować. Wiem, że część frików trenujesz i to takich mocnych. Część się będzie biła w High League'u, część chyba już w Fejmie się bije. Czy to pomaga w popularności, w zyskaniu czy w rozpromowaniu zajęć?
Wiesz co, tak na razie na tym się mocno nie skupiamy, bo mamy swoją taką grupkę osób, które u nas trenują. Ja myślę, że jak otworzymy klub, to wykorzystamy ten potencjał marketingu, ale jest on naprawdę duży, bo tak jak mówisz, są to osoby z dużymi wyświetleniami, z dużym przekazem, którzy też mają duży wpływ na młodzież i też chciałbym, żeby ten wpływ mieli dobry i dlatego też chcemy zrobić klub, w którym ta młodzież będzie mogła spędzać czas w odpowiedni sposób, a nie gdzieś tam pod blokiem, czy na klatce, czy oglądając jakichś pato streamerów i pijąc wódę, nie? Na samym początku zaznaczyłem, że prowadzimy też seminarium z kickboxingu, ale pod MMA i to są dwa różne sporty i dlatego właściwie ja tu zaznaczam, że możemy brać pod uwagę, że ktoś może złapać za nogi, że sam właściwie chce operować pewnymi gdzieś tutaj narzędziami, że jak kiedy ja schodzę z ciosem na korpus, bijąc na dół, mówię, sugeruję, że mogę łapać za nogi, tym samym ktoś opuszcza ręce, żeby tej wybrony, nie, żeby zrobić wybronę. Robią się otwarte okienka na głowę i to są takie rzeczy, których nie pokazuję na seminarach z kickboxingu jako kickboxingu. I na tym chcę się skupić, żeby przede wszystkim to było jak najbardziej wartościowe i praktyczne, a nie tylko sama teoria dla teorii. No właśnie, MMA Weekend. Spodziewałeś się, że będziesz kiedyś prowadził seminarium w tym kontekście MMA? Ja w życiu się nie spodziewałem, że moje życie się podąży w takim kierunku, jak podążyło. Ja robiłem dużo rzeczy z pasji, to były moje marzenia, żeby być wybitnym sportowcem, żeby ludzie mogli ciągnąć telewizję, dzisiaj jest internet i gdzieś tam nie ukrywam się, że jaram się całą tą drogą, która jest kręta, wyboista, niewdzięczna, ale się nią zajebiście jaram i wszystko, co się w moim życiu dzieje, to mnie mega jara. Tak, zaproponowałem akcję, gdzie używamy techniki backfist i jest to mega, mega, mega mocna technika, bardzo mocna, więc to nie jest raczej sygnał ostrzegawczy, tylko to najczęściej technika kończąca. Ja zawsze powtarzam, właściwie nieważne jaka to będzie, byłaby dyscyplina, kickboxing, MMA, boks, nie wiem, jazda na łyżwach, zawsze uważam, że swojego rywala przede wszystkim trzeba zaskoczyć i również jest to technika, która ma prawo być widoczna, ale ma być prawo też niewidoczna, wplątana w dobrą akcję i takim czymś, nad czymś takim oczywiście pracujemy. Już pochwalę się, udało mi się parę osób gdzieś tutaj znokautować w ten sposób, także tak, podpisuję się pod tym. Jestem niecały miesiąc po operacji łokcia i tak. Strasznie mi zależy, żeby ta ręka po prostu wyzdrowiała, bo sam sobie obiecałem, że już nie będę tego robił, jeśli nie będę zdrowy. Ja trenuję tak wiele lat, z racji, że mnie to jara, że ja mam radochę, że mi sprawia duży fan samo trenowanie, a od paru dobrych lat ja przestałem się cieszyć treningiem. Dlaczego? Tomek nie uderzy prawego prostego, nie przyjmie kopnięcia, nie zrobię tego, ty dawaj tej akcji nie możemy zrobić, bo mnie boli to, bo mam urwane to czy tamto. I przestało mi to sprawiać jakąkolwiek frajdę i radochę. Przestałem mieć radochę i sam sobie odpowiedziałem na pytanie, że sam w głębi duszy powiedziałem sobie, Tomek, tego nigdy nie robisz dla fejmu, pieniędzy, nigdy dlatego. To robisz tylko dlatego, że to cię jarało, a przestało ci to cieszyć, bo ty nie możesz tego robić. Więc albo się naprawiasz i robisz to znowu z zajawką, znowu na 100% możliwości, albo tego po prostu kurwa nie rób na pół gwizdka. Bo mnie to przestaje cieszyć, bo biorę też odpowiedzialność za swój poziom sportowy, za sztab szkoleniowy, który pracuje na tym, żebym ja był w dobrej formie. Ja nie chcę się nie usprawiedliwiać, słuchajcie, bo ja byłem porozbijany. No to jak byłeś porozbijany, to się pan naprawiaj albo tego nie rób. No i dlatego właśnie chciałem się naprawić. Chciałem, musiałem. Czy jesteś zadowolony z tego seminarium? No jestem mega zadowolony. Ja nie ukrywam, że wiesz, to jest jakieś tam spełnienie dla mnie marzeń, żeby coś takiego zorganizować, bo jestem fanem MMA od 18 lat, a dzisiaj mogę dołożyć taką małą cegiełkę do tego sportu w Polsce. No nie, więc ja się jaram na maksa, wiesz. Zajebiści trenerzy, mega kadra, fajni ludzie przyjechali z całej Polski, nawet był chłopak z nadmorza, więc ja się jaram, że ktoś przyjeżdża, wiesz, specjalnie do Krakowa, żeby cisnąć seminarium dwudniowe, hardkorowe, wiesz, treningi, no nie, więc jaram się po prostu. Co było najtrudniejszego w zorganizowaniu seminarium? Wiesz co, zawsze chyba zorganizowanie hajsu jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o pierwszy event, no bo sponsorzy nie wiedzą do końca, w co wchodzą, ale bardzo się cieszę, bo gala Elite Fighters wspomogła event, to jest freakowa federacja, ale jak widać, no chcą też wspierać takie czysto sportowe wydarzenia, a Komory Norbobaryczne, Oxygeni z Krakowa też pomogli, także no jestem mega szczęśliwy, Decathlon Kraków,
Także pozdrowienia dla Weroniki, mega dziękuję za pomoc. No to jest najtrudniejsze zebrać hajs, ale myślę, że będzie coraz lepiej, bo jak widać jest zainteresowanie tym wydarzeniem, także no ciśniemy dalej. Chciałbym zorganizować kolejną edycję seminarium w przyszłym roku. Wszystko zależy też od sponsorów. Jeżeli znajdą się sponsorzy, no to ja chcę wjechać na grubo, no nie? Grube nazwiska, tylko coraz więcej, coraz lepsze, no bo ja lubię po prostu robić konkretne rzeczy, także mam nadzieję, że w przyszłym roku druga edycja MMA Weekend, o której każdy usłyszy w Polsce. Teraz zapraszam na najważniejszą część seminarium. Wręczenie nagród dla młodych talentów. Ua! A jakbym nie mógł krzyczeć, to patrzcie tu. Na sparingu. Miałem złamany nos, po prostu robiłem z chłopakiem, który był bardzo zdolny, jednym z najlepszych takich młodych talentów i on po prostu centralnie wszedł mi tak głową w nos i mi złamał nos. I to jest po prostu mega niebezpieczne, jak zostawiasz przerwę, no nie? Mhm. Dlatego trzeba bardzo blisko robić. Blisko. Jeżeli jest klincz, to blisko albo daleko, żebyś nie był narażony. Jeżeli jest przerwa między taka, to on nie wejdzie złośliwie, ale cię uderzy głową i złamie nos, albo złamie szczękę, albo wybije zęby. Albo użyje łokci. A no. Powiedz mi, bo widziałem, że z takim siatkarzem tutaj pokazywałeś. Młody siatkarzu. Kto to jest? Nie wiem, jakiś siatkarz się przypamiętał. Jak się nazywasz, chłopcze? Aleksander Ochniński tutaj. Ja jestem synem łowcy skór i będę młodym łowcą skór. I wyczekujcie mnie. Mirek, przy obaleniu nie powinno się schodzić na kolano, bo? Bo będziesz bity, będziesz leżał, będziesz płakał. Jedynie możesz zejść na kolano dobry zapaśnik, który tam 10 czy 15 lat trenuje zapasy. Każdy zawodnik, który zaczyna od MMA, nie powinien schodzić na kolano, może zostać w żółdziu. A jak będziesz w żółdziu, będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Ła! Mirek, na razie stójka, pokaz umiejętności stójkowych, ale czy zobaczymy, jak lubisz łapać i rzucać? Lubię łapać i rzucać. Ua! Mirek, jak wrażenia po szkoleniu? Garant, profesjonalna broń, safe.pl, jesteśmy bezpieczni. I co? Delta Optical, znajdę was nawet w nocy. I co? Wow. Zadowolony? Mega, fajna atmosfera, super ludzie słuchali, nie dyskutowali, a jak były pytania, dużo zadawali pytań, także jest mega, mega fajne seminarium. Dziękuję organizatorom za to, że mnie zaprosili, piękne seminarium, super atmosfera, fajni ludzie, naprawdę dobrze się tu czułem i co? Dziękuję bardzo. Mam młody talent, siatkarz, a może i koszykarz, a może pływak. Na Fame MMA 56 będzie walczył. Olek, ile masz wzrostu? 2 metry i 1 centymetr. 2,1, a jaką wagę? No tak 82,3, coś takiego. No to warunki są dobre, co prawda wagowo nie poszedł w ciebie, bardziej Adam poszedł chyba wagowo w ciebie. Ale to 16 lat ma, wiem, dopiero jeszcze, w marcu. Jeszcze będzie miał masę. Ważył 120 kilo. Tak. Aż tyle? No tak, no jak, no przy tak. 2 metrach to tylko 100. Adam ma 1,88 i waży 110. Tak, Adam wraca do walk? No, może wróci na Fame 55 albo 70. Ej, słuchajcie, na koniec jedna rzecz. Nie zobaczylibyście trenera Mirka w klatce Fame? A jeżeli tak ja to, to z kim? Ja klatki, ale oni nie mają tyle pieniędzy. 3 miliony złotych, jak dadzą, to wychodzę. Za 3 miliony? Tak, za 3 miliony. Ale nie, tak poważnie. Milion zaliczki i 2 miliony po walce.